teraz wchodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Nazywam się teraz Józefa Woźniak. Pochodzę ze Zagorzyca, teraz jest Beleń. W wybuchu wojny miałam 2 latka i pamiętam tyle. Dom, front przechodził tu u nas. Domy popalone. Żeśmy uciekali, kazali nam wszyscy tu wysiedleni, bo front będzie przechodził od Chojnego w tą stronę i domy były palone. To dym zasłaniał. Mama z nami uciekali więcej na Czechy. I tam już nie było frontu, tylko Strońsko i Beleń. Ile było? 8 dzieci nas było. Mamusia moja, jakże nas zabrała tutaj, to wróciła się po mamę. Zostawili mamę, babcię w piwnicy, chorą. I mama nas odprowadziła na Huby, aż tam dalej. Wzięła, poszukała toczki i taczką mamę wjezła. Na Huby, no? Na Czechy. O, wszystkich tu powysiedlali z Belenia. Zaczem do Niemiec wysiedlanie było, to mama wykopała ziemiankę. Pamiętam zimę i pamiętam ten, w którą stronę pamiętam do dzisiejszego dnia ze strachu, to pamiętam, w tą stronę okno było, tylko zadaszenie do ziemi było. Drzwi wykopane, nie takie duże, i się wchodziło, to pamiętam to do dzisiejszego dnia. Pamiętam, jak nam woda wchodziła, jak nas wysiedlali. To pamiętam, nie było mamy, przyszło 2 żołnierzy niemieckich z karabinami tymi maszynowymi, takimi długimi, no i szybciutko, żeby się spakować, co brać, co tego i szybko uciekać, wysiedlane, szybko, tak jak się, to wszystko co pod ręką, tylko co można było zabrać, pakunki dzieciom, które mogło te małe nie zimia, to nie, bo przecież mama mnie niesła, brat za rączkę, mama za rączkę trzymała, brata prowadziła bochen chleba na plecach, a mnie przed sobą i do sieradza. Pamiętam ludzi, no jedno przy drugim. Cała szosa. Cała szosa ludzi, tak, a Niemcy z karabinami po bokach pilnowali. Prowadzili. To nas zawieźli
My przed Berlinem byli. My byli przeznaczeni na spalenie. To gdzie mogło to być, to już nie pamiętam. Tylko nas dali do stodoły. To była zima. Wszystko pozabierali. Co my nieśli, to wszystko nam zabrali. A tam, tylko tak jak żeśmy stali, do tej stodoły, tak cienko było tej słomy na dole, rozłożone na całą stodołę, tam, tak. Stodoła nie zabita, śnieg padał i tam mieliśmy na tej stodole, na tej ziemi spać, w tej stodole. To cały szczyt był niezabity. Mama wzięła to jeszcze, jak były te wełnioki na tego i ze siebie zdjęła ten wełniak. Mnie i brata okryła. Te najmłodsze. Tak, i przytuliła się do nas. Żeby ogrzać. W halce była tylko. Śnieg na nas padał. I nas stamtąd wzięli na salę ładną taką. Za czym na salę, to wzięli nas do łaźni. Do łaźni, a to dużo w tej łaźni. Ja pamiętam też, bo to był wstyd, żeśmy mężczyźni po jednej stronie, po tej stronie duża była łaźnia, kobiety po tej stronie, kobiety z dziećmi, a mężczyźni po tej, wszystko na nago. Za dużo było, jeszcze nie było tak zbudowane te żeby palić to wszystko, marnować, to dopiero początek wojny i początek to było. Nie to trzeba było na tą śmierć czekać i to wszystko, tak. I nas z tego, z tej łaźni, to nas na taką dużą salę, obok, zaraz blisko. To było tak, że to tak, żeby to się nie domyśleć, nie? O co chodzi? Tak. Pierwsze pamiętam łóżeczka, dzieci stały, zaraz jak dziwi się wchodziło. To dla dzieci to było od to same łóżeczka, bliżej drzwi. Tak dziewczynka płakała, taka ładna, to dzieci stały w tym łóżeczku i tak mamy wołała, kręcone włoski miała dziewczynka. A pewnie teraz to dopiero, pewno mamę zabrali na spalenie. Pewnie, a te dzieci rozdzielili, bo to jak dzieci, to dzieci palili, jak starszych, to starszych. I to dziecko tak mama i mama wołało. Później z tego to nas rozdzielali. Znowu było. Pamiętam, jak wybierali na spalenie, poszli na prawą stronę, na lewą. A drudzy, co nie na spalenie, na roboty do Niemiec wywożone było, to na prawą stronę. Pamiętam jeden dobry Niemiec tego, że ulitował się, litościwy był. Szkoda było nas, mamy, a już mama, mama miała tu kartę do obozu na spalenie. Mam to zdjęcie, że jakoś i nas na drugą stronę, na to nie na spalenie, tylko do robót mamy z dziećmi. Później jeszcze wywieźli was do tych robót, wywieźli nas aż za Berlin. Miejscowość nazywała się Kleczka. Kleczko. Tam znowu nas dali do baraku lagery. Ach. Do lagier. To też była zima. Wtedy bez okna pozabijane, ciemno, bez podłogi. To było przy drzwiach kociołek, taki kociołek, to jak dziś pamiętam, wysypana brukiew koło tego pieca. Biała brukiew na tej ziemi, z koszyk brukwi na tyle ludzi, woda w tym kociołku i pokrojona w plastry ta brukiew.
nic nie osolone, nic nie okroszone, tylko na tej wodzie. Na tej wodzie, kto może wiedzieć o życiu? Już się wojna skończyła tam, gdzie żeśmy byli. Tak? Znowu w bunkrze takim, w ziemniance, tata wykopał. Już, już się front, drugą razą front przeszyłam. Niemcy i tu. Tam front przechodził, gdzie żeśmy byli. Rosjanie gonili Niemców, uciekali. Niemiec uciekał, Niemcy nie chcieli Niemców w swoje Niemki przyjąć, bo przegrali wojnę. Takie podłe były Niemcy do swoich Niemców. My byli, szykowaliśmy się do domu wrócić. Rosjanie tak nas oszukali. Jedźcie tak do Polski, tam będziecie jeździć taksówkami, tam są taksówki. Przez ten czas, okres wojny, to tak się zbogaciła Polska, co napadnięta była, nie? Tak nam tłumaczyli. A tu się przyjechało, mój Boże. Przyjechaliśmy, nie powiem, dwoma wozami. Nic domu, nic, mój Boże. Samochodami. Mieliśmy jechać, no tak nam o... Tak tu, a pod gołe niebo. Nazywam się Wojciechowski Jan. Mieszkam na Zwyślonie, czyli wsi Stroisko. I urodziłem się 1932 roku. Mam w tej chwili 87 lat. Jak był 39 rok, to miałem 7 lat. Byłem zapisany do szkoły, do Zapolic. No i wybuchła wojna i nie byłem w stanie chodzić do szkoły, już nie chodziłem. Byłem ja, dwie siostry, no i matka, ojciec, ojca, brat był. Też i więcej nie było nikogo, tyle nas było. Ojciec był naczelnikiem straży w Zapolicach i był jeszcze radnym w gminie. No jeszcze zanim go mieli wziąć, to wzięli go do Rymbieszowa na zakładnika. W razie by jakiś się coś stało z Niemcem, to tam było ich 12 w Rymbieszowie, to by ich wybili, ale że nic nie stało, no to wypuścili. Jak wypuścili, to za dwa dni przyszli i ojca zabrali im wsiok. Przyszli te Niemcy i po ojca i nas ze siostrą ustawili, stodoła jeszcze stała, bo nie była spalona. To po to stodołą, jak ten Niemiec się położył na podwórku, maszynowy karabin ustawił i się pytał po niemiecku, schießen, schießen, a ten żandar mówił nej, jeszcze nie, bo ojciec mówił po niemiecku, się z nim rozmówił, no to zabrali tego ojca, no i w stronę Holendrów go wzięli. No i później z Holendrów była wiadomość, że w Łasku się został i z Łasku, gdzie go wzięli, nikt nie wie i żadnej wiadomości nie było. Niemcy nachodzili, to się wojsko polskie usiadło za tym wiatrakiem, czy we wiatraku, czy tam gdzieś usadowiło i tych Niemców tam strzelali. Nabili. I polskich też tam padło, ale nie za dużo. Zaś mieli plac, że zdążyli uciec. Podczas wejścia już Niemców do Stroiska, to przez Zagorzycę na koniach polskie wojsko zajechało od Zagorzyc, bo tam jest struga rów, nie widać w krzakach i Niemców nabili Polacy w Stroisku. Bardzo dużo. Podczas wojny, no jak była wojna, jeżeli po wojnie, jeżeli uciekli po wojnie, przyjechaliśmy tutaj, to było wszystko zniszczone, spalone. Także po budynku nie było nic. I las ten, który tu jest, to był tak zniszczony, ścięty, że ciężko przejść. I wkoło wszędzie trupów było. Trupy były, leżały. Czyli wojsko leżało. Niemieckie wojsko to naród Niemcy zabierali, a Polaków tylko przysypali trochę ziemią i później rozbierali, bo za dużo tych trupów było. Także
ciężko było patrzeć na to. Wojna to jest duża była. Jak było wejść do lasu, to nie wiadomo jak było, to nawet nie kazali z domu mi wychodzić, bo żeby się coś nie stało. Mm-hmm. I tu po tym lesie tak samo było pozabijanych ludzi z ich wojska. Podczas jeszcze wybuchu wojny, to dwa samoloty, bo już usuwali się ludzie z terenu tego, no to tą drogą jechali, to samoloty dwa leciały i strzelali do ludzi. Niemieckie? Niemieckie. Na śpiące miasto. Na to ciało właśnie od samolotu. Z takim brakotem jak w Pragu. Zamieszczyjcie na ziemię! Na ziemię! Padli! 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 Podczas frontu trochę uciekli, aż za Łódź byśmy uciekli. Stąd byśmy wysiedleni i podczas okupacji niemieckiej mieszkałem w Zduńskiej Woli w Browarze. I ja byłem i obie siostry, i matka, i ten brat ojca, czyli wuja, też tam był. No to wuja jeździł koni w Browarze. Matka z córkami, czyli ze siostrami, to flaszki myli, oryżady do piwa, do tego takie. A ja musiałem u tego Niemca paść krowę. Musiałem paść, miał dwie krowy i trzy owce i jednego barana. Za wikt i opierunek? Ja nic nie dostawałem. I to... tak musiałem przeżywać to wszystko. No i zaraz za... Browarem jest teraz szkoła, a przed tym to tam Niemcy mieli na hodowlę, na rozplenienie rasy niemieckiej. To wszystkie były blondynki i tam były, to ich tam było, bo ja wiem, no z 500 i to były Niemki, wszystko po niemiecku rozmawiały, no nieraz jak nie byłem z krowami, czy nie był sezon jeszcze, no to jak wyszedł z tego browaru zaraz, no to było widać. A i później, gdy przyjechali z powrotem, to jeszcze kawałki tych fragmentów tego samolotu leżały. No i tu już nie żyją, takie sąsiady były mateckie, to mówiły, że ten Niemiec zaraz mieszkał koło tego, jak ten samochód spadł, ale ten samochód to spadł, nakręcał i za nisko, widocznie może było strzelone, może i założył jednym szczerzym o kumin spalonego domu, ale dom Jarosa był. I zaraz ten samochód spadł, no to ten Niemiec przyleciał i pasa i tego jednego chciał udusić, ale że wojsko przyleciało i nie dało. Go zabrali ze sobą, a jednego gdzieś dali zastrzelić. Nazywam się Jan Rajf, mieszkam w Stoczkach i mieszkałem w Stoczkach w II wojnie światowej. W chwili wybuchu uciekaliśmy jak wszyscy inni poza rzekę Wartę, bo było takie mniemanie, że za rzekę Niemcy nie przejdą, no, a jednak miałem niecałe 7 lat. Czekaliśmy do Rębieszowa, bo tata to miał brata w Rębieszowie i do niego uciekaliśmy. Po przejechaniu rzeki Warty pod Stroińskiem samoloty nas zaatakowały, tata został przy wozie, a my z mamą uciekaliśmy, a było nas ja tylko i rodzice.
jechaliśmy w stronę do parku w Stroicku i mały figiel, byłbym tam polek. Był kopiec wykopany świeżo na ziemniaki i zdążyła mnie mama wciągnąć do tego dołu, a seria z maszynowego karabinu samolotu piachem nas przysypała. Potem pojechaliśmy do Rębieszowa. Stamtąd Niemcy już się przedzierali przez Wartę. Zaczęliśmy uciekać w stronę Łodzi. Dojechaliśmy do... Zatrzymaliśmy się w miejscowości Dobra. Tam kobiety zaczęły piec chleb. To różnie tam się poskładali. Samoloty naleciały, wszystko się skończyło, znów dalej uciekaliśmy. W miejscowości Marzenin Niemcy nam zajechali drogę i dalej nie wolno. Kazali się wracać. Wróciliśmy, no. Było tu zgliszcza, no. Nasze się akurat nie spaliło, ale tu sąsiadów, babki mojej i wielu sąsiadów, bo u nas przechodził ten front w Stoczkach, bo na Hojne nie było drogi, no, tylko przez Stoczki droga i ze Stoczek na Hojne, a Bożewisko na przeprawę mostową. W 1941 roku nas wysiedlili. Wysiedlili nas w poznańskie powiat Turek, miejscowość Smulsko, gmina Przykona. Tam byliśmy do 1945 roku. Tata robił u Niemca, był sołtysem. Później ja krowy pasłem u niego. Mama robiła w lesie. Tam te sadzonki pylili takie. Byliśmy tam do kwietnia. Do Wielkanoc w kwietniu 1945 roku. Nazywam się Ciapcińska Marianna z domu Brzeskich. Wojna wybuchła, to miałam 13 lat. No i potem rok czasu przeszło i było wysiedlenie 6 listopada. Dzieci czworo. I rodzice, i babcia. Jak wysiedlali, to dziadusia zostawili, bo on już leżał na łożu śmierci i co 2 tygodnie zmarł. Wywieźli nas najpierw do obozu w Łodzi na Łąkowej. A w jakich warunkach w tym obozie? No pani, tylko była czarna kawa i chleb suchy. I to podwydział pewnie. I podwydział, tak. No i potem my, nie pamiętam, czy 2 tygodnie, czy 3 tygodnie myśmy tam siedzieli w tym obozie. No i potem nas wywieźli pod Warszawę. Jabłonna. No i tam nas dali po niemieckim gospodarstwie. Ale dali nas 4 rodziny tam. Do jednego domu. Do jednego domu. Przesiedzieliśmy tam znowuż całą zimę i wiosną. Uh-huh. Wiosną znowuż nas zabierają i wysiedlają. Znowuż przesiedlają. No to tatuś poszedł do gminy, żeby jakąś pracę, no z czego żyć. Uh-huh. Mieliśmy trochę tych pieniędzy, to już całą zimę. Rozeszły się. A tu nadal żadnych warunków nie ma. No to tak szukali, że jedno gospodarstwo po niemieckie znaleźli. Także obora była rozwalona, dom był, bo to przy oborze, to też jest ta jedna ściana od północy, wszystko rozwalone. To ze starości, no warunki były ciężkie. No i tam byliśmy. Jak powstanie w Warszawie wybuchło, to wzięli tatę, wszystkich młodych mężczyzn zabrali i wszystko zminowali. No i wtedy, wie pani, to przecież tych, to proszę panią, tak jak nasze tu podwórko, to tam, gdzie my byli ranne, to pani jeden przy drugim, jeden na drugim, 4 warstwy były, tak, te nabite, tych trupów, co tak ściągali. Gdzie tam u kogoś konia złapali, to także trochę tych rannych na tyły, żeby jakoś ratować, a tych ściągali trochę na kupę. No i my byli w takim schronie. To pani takie
dół wykopany wielki, tu potem te bale, to, całe te sosny, tam te świerki pokładzone i zimą zawalone i tego. No ale jak tu siedzieć? Dokąd tu siedzieć w tym? I tak się uciszyło rano. I jak my wyszli, pani, na gołe pole, jak zaczęli bić, to jak te diabły, ta ziemia aż tak, wie pani, do góry. No i wtedy brat został prawie, że zabity, no. Bo zaraz ile tam po tym, może 10 minut tylko żył. Mama miała całą tutaj nogę wyrwaną, no żeby to było w szpitalu, to by był ratunek, to by nogę odejmują i człowiek żyje. Mm-hmm. Ale przecież rano gdzież? No i ja ranna. Pani, to rzeczy są okropne. No to potem nas na wozy, tych co podjeżdżali i brali, to tak jak w ładzie wzięli ze mną. No bo widzieli, że tu nas to jeszcze jest życie, a ich później, no. To byliśmy, wie pani, chyba z miesiąc czasu w domu. A u mamy nic nie wiem, ani o siostrze. Gdzie się podziały, gdzie się wsiadły. No i ją się ubrałam i poszłam tam do tych wodarczyków. A powiada mama i mieszynie i te siostry ją zaprowadziły do tego grobu. Powiada to, bo tu powiada była taka, co myśmy pochowali się na ręce, miała napisane Katarzyna Brzeska. No i te siostry wzięły i ją pochowały. Pochować ją pochowały tak, że prześcieradło białe i papę zwykłą, taką jak się kładzie na domy. I to owinęli tam długo. Zamiast trumny. Zamiast trumny i tam ją pochowali. No to tam leżało na takiej łące, to gdzieś koło 50 już osób leżało tam. A kiedykolwiek jeszcze tam byłyście na tym grobie po wojnie? Tak, jak myśmy wyjeżdżali, to zaraz my krzyż zrobili z akacji, żeby to takie twarde drzewo. I myśmy wkopali, ale i odkopali, żeby dokładnie, żeby my wiedzieli, że to jest naprawdę tam mama. I odkopaliśmy ją tu na piersiach. No patrzymy, sukienka jest. Wszystko. No mama jest. No to myśmy potem po wojnie pojechali, jak mówiłam, tam gdzie mama i gdzie tego. No to ten pan mówi, że w rogu w ogródka. Bo tam pani pocięli na działki. To miejsce pochówku? Tak. Gdzie to było, bo to była taka łąka. To pani tam krowy się pasły, to tam krowy rozdeptały te groby, nie wiadomo. Nikt tego nie pilnował, żeby to zabezpieczyć. Nic, żeby to zaogrodzić, przecież to tyle było. Tyle jakiś szacunek dla tych zmarłych. Tak, tyle ludzi, bo to wszystkie były właśnie tam. Mhm. Jak długo żeście się tak tułali? Kiedy wróciliście dopiero z powrotem? Wróciliśmy, to już my przyszli w marcu, Piąty, to już marzec, to już był już po wojnie, już się skończył. Czyli Rosjanie wtedy? Od Berlina się wrócili i kwaterowali Rębieszów, Pstrokonie, tam woźniki, tam odpoczywali. Kulnikami ciekały i panienku szukały, a my się ukrywali u tego trzeciego gospodarza na strychu tam. A kiedy tato z tych Niemiec wrócił? Tato wrócił koniec maja. To już był blisko Sieradza, to już mu ludzie opowiadali, zwali, że tylko dwie córki przyjechały, a wszystko nie żyje. A tak chciał, pragnął syna. I został tam z mamą, z babcią. Nazywam się Kowalski Józef. Urodziłem się w Beleniu. W roku 1930. No w tym co z nas było tak. Dwie siostry miałem i dwóch braci. I o piątka. Ta wojna wypadła, to wiemy, w piątek. Pierwszy był akurat dokładnie. Piątek, 1 września. Było już słychać, że Wieluń
Nawet w sobotę to ludzie szli tu jako uciekinierzy. Uciekali stamtąd. Uciekali stamtąd, a u nas jeszcze nie. Przyszła niedziela, ojca wzięli, bo ojciec miał parę kuni, na podwodę i ojciec tam pojechał. A te ludzie szli, są tam uciekali, a my maturą to tak. Wszyscy narzlimy kunią, dwa worki, matka chlebu piekli. Gdzieś tak o godzinie 12 lecił samolot po tym ogrodzie. Tra-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Ja się mówię, przychodzi, tata przyjeżdżą, zjodź i wyprowadzamy się, uciekamy. I tu, jakby to nad myślą no, Marcelów, bo chcąc powiedzieć, to tylko Belin, największy łuk, był pokrzywdzony. Już Pioski, Struńsku nie było tego prądu wojny. Bo tu u nas było wszystko. Główne natarcie było tutaj. Tutaj. I tamta nasza, te Belin kolonia, no to tamte, ten wylot z tego mostu tutaj był. I do Zyski Woli, nie? I tutaj były właśnie najbardziej, tutaj te bunkry były tutaj skomasowane, dużo ich tam było. Tych żołnierzy to tak, niemieckich interesowały się Niemcy, a Polaków to z nimi mogli organizować tylko Niemiec zgłosił, te chłopy musiały ze wsi iść i pozbierali, ja to pod góry, te były okopy takie pod górami są i w tym okop tam tych żołnierzy zakopowali ziemią, no. Nie powiem, czy tam był tydzień, czy niecały tydzień, zaś później dopiero na cmentarz pozwolili. A Niemców to znowu tam tutaj na Królowę. Przy tym wiatraku, tak? Wiesz, jak my przyjechali z tego Rojkowa, to było na naszym polu zabitych żołnierzy 50-80. Kuń, pamiętam, leżał. Na kuniu żołnierz leżał. No to kunia zakopały na polu, a te żołnierze zakopywały, gdzie który leżał. Ale widocznie, no, myślę, że znakowały, gdzie go zakopały. Bo później, jak tu w lesie, to siedział przeszczeluny Polak i tak chciał, żeby go dobiły, no ale nie wolno było. Żywe zbierały, a te umarłe zakopywały. Później, ja nie byłam, ale jak moja siostra Zocha, czy Hanka, czy te, które waży w sile, to musiały iść, wyciągnąć tego żołnierza z tej ziemi, obczyścić go, a nie jednemu to mówiły, urwała się noga, nie jednemu wnętrzności, nie jednemu głowa, nie jednemu noga i wszystko musiały obczyścić i włożyć w trumnę i wszystkie leżą na cmentarzu. A Niemców to chowały, tu kole musiała. No tak. No. Przy tym wiatraku. I kole pomu, to dwa takie rzędy, hu hu hu, jak ten nasz dom cały. Zaś przyszło to wysiedlenie, jak pani mówię. W niedzielę wysiedlili do kościoła na wieczór i tam w tym kościele no, zakwaterowali. I taką selekcję przeprowadzili.
nie nadaje się do Niemiec, bo wszyscy wezmą, mam niezdolny do roboty, a my chcieli siłą roboty. Pełni sił takich. Siłę robotą. No i my się nie dawali do Niemiec, bo się na wieś. To było w miejscowości, jak się mówi, Grocholice, a my byli Kielchenu wysiedlone, tam między Piotrkowa. W okolicy Piotrkowa. Tak, no i to było w 1941 roku. Nazywam się Krakowski Ryszard, urodzony 17.11.1932 roku. W miejscowości Kolonia Beleń. Wojna wybuchła w piątek. Był to taki ranek pochmurny. Ojciec mój, ja tam gdzieś 7 godzina była, to pan Rysiek wstawaj, bo powiadam, zobaczysz ile samolotów jedzie, nie? I tak trójkami samoloty, jedna trójka, następna, jak tak tylko mówię o tym spojrzeć, tak te trójki jechały na Warszawę rzekomo, nie? Nasi żołnierze już stacjonowali, bo to tutaj był taki ten punkt newralgiczny na tej walce. Tu była obstawa, że tu Niemcy mieli iść w kierunku Warszawy, bo to tak zwany był napoleoński, nie? I oni tutaj mieli, także nasi w 1939 roku wybudowali nawet przejście, czyli ten most budowali drewniany, bo wiedzieli, na że tu będzie na warcie, że tu będzie główny front, główne przejście wojsk polskich, tak samo i potem niemieckich. Nie? Po południu to już zaczęli, było widać, jak ludzie z tobołkami od strony warty idą, uciekają w kierunku. Wszystko na tego, na Łódź, na Warszawę w tym kierunku szli. W tę niedzielę musieliśmy niestety, ale uciekać, bo wojsko powiada, że tutaj nie macie racji bytu, bo tu będzie główny front szedł i tu będzie tragicznie. To myśmy piechotą i mój brat, ja miałem 7, brat miał 5 lat, myśmy tobołki zabrali i w kierunku Wrzesin zeszli, bo tam jak szliśmy, samoloty jak tam penetrowały tereny, to jak zobaczyli, że się tam coś rusza, zniżyły lot i zaczęły strzelać. No tych cywilów. Do nas, no. No to my jak już potem słyszeli daleka, że samoloty, to tylko patrzyli, gdzie są ziemniaki, to w Redminach się kładliśmy, żeby tego, no bo nie wiadomo, czy oni chcieli nas postraszyć jako cywili. Całą wojnę mieli przeżyć. No ale z poniedziałku na wtorek ten, mówią, że tu będzie też front, to trzeba dalej uciekać, w kierunku Szatku i na Łódź, żeby tego się. No i ja tylko pamiętam, że na tym wozie siedziałem, a to jeden koń miał rok czasu, drugi dwa lata. To było tak widać jak tego, jak w Strońsku właśnie o króla, jak tutaj mowa. To w Strońsku ten wiatrak przy tym cmentarzu był na takim wzniesieniu, to było widać jak on się pali. To wszystko. No i w 1941 roku no już by się dali, bo to tym polinu powstał. Jak nas wysiedlili, to wywieźli, to cały zbór był w tym Strońsku pod kościołem. I tam właśnie klasyfikowali te rodziny, tak jak teście, mieli tych dzieci małych i takich starszych, to były małżeństwa, to ich wszystkich zaraz rozmieszczali tam pod Bełchatów, gdzieś tego do gospodarzy dużych, żeby tam oni sobie
mają dostać mieszkanie i będą tam pracować, nie? A no ja miałem 7 lat, brat miał 5, ojciec miał 40, mama miała 33 lata chyba wtedy. To zakwalifikowali nas, że będziemy zabrani gdzie indziej. No i w tym Strońsku właśnie tam 3 dni w tym kościele siedzieliśmy. Zabrali, zawieźli nas do Sieradza, do jednostki wojskowej. Przyjechali agenci z Niemiec, tacy tych ludzi po prostu kupowali, tak nie? Oni mieli zapotrzebowanie, mieli notesy i mieli każdy tam z ich stron, to wyraził, jaką chce rodzinę mieć do swojej pracy. No ale potem mama była znowu w ciąży, no i ten Niemiec powiedział, że wy się nie nadajecie, bo nie ma takiego zapotrzebowania, wy zostajecie tutaj. No ale już się oni nie interesują, nic nie tego, zróbcie sobie co chcecie. Nie wiadomo co robić. Tak, waszego już nie ma i tego. I wy teraz już nic nie macie, ani podwody, żeby was zabrała, albo coś, nic. Mama uchowała sobie świnie. Nie wolno było sobie świni zabić, bo zaru by wiedły do Oświęcimia, jak właściciela by złapali, że świnie. A jeździły na przykład chłopy do miasta po coś, czy jajka miały w korycie, czy tam coś, to mówiła, że tak ciężko biły tych ludzi, co wiezły, że mówi bez litości, mówi nie szło słuchać. Tak biły za to, że je wiezły na handel do miasta. I nie jednego to tak zbiły, że aż umarł. W 39, 40, może 42 to był rok, to były łapanki. Tutaj? Tak, Niemce. Mhm. U na przykład mojego szwagra, on był tu w tym boru, stróży mu notariusza, bo to nie były notariusze, tylko były rejenty. Mhm. I później była ta łapanka, to kto by z Czesi, a wtedy uciekły, no bo łapanka była, łapały i wywoziły. I dziewuchy, te moje siostry miały 19-18 lat i też uciekły. Nie dały się złapać. A my małe, no z małych, to wywiezły pod Sąd Piotrków Trybunalski. Podwoda, 2 kumie, to no zwiezły, pamiętam, jałowcy, piochy, takie były przez lasy, to no zwiezły ze 2 dni może. Kilometr od gór. Jeszcze ja, mówię, Boże, jaki człowiek głupi był, to tak ze 2 kilometry do góry my pociekli na tą górę, a tam chodziły Niemce z tymi wielkimi psami, jak złapały takiego Józka, co niósł cukier, to go tak pogryzły, ogryzły go ze skóry, że chłopak umarł. Tak, tutaj z Piotrków, tu z Belinia i tu o na przykład Kaziek Pyrdek, to on przyszedł, on tam zamieszkał po Niemcach. Niemcy musiały uciekać, jak już Niemcy przegrały, to uciekać, a polskie poszły na jej gospodarki. A kto miał siłę, to został i robił. A u nas były bida, nie było tam co jeść, mnie to krepy drewniane zrobiły, całkiem z drewna. A moje siostry jak uciekły, to dostały się do majątku, do paprotni. No i tutaj ojciec zachorował i tu w paprotni Janika w tym placu umarł. A my, a nos wywiezły do Bawarii. I tam byliśmy 2 lata. Jak front się zbliżał, to wszyscy uciekali.
No uciekali byle gdzie, a był aby wiatr. Też uciekali. Pod łyżę tak żeśmy byli. Aha. Czyli przebiliście się przez ten most? Tak, tu przez most i pod łyżę. Ja wiem. Przynajmniej rok. A stamtąd żeśmy potem do Chojnego. To można było wrócić do Chojnego? W Chojnym nie było pod Ligonem. Nie? Nie, bo Brzewisko, bo Browniki, Pieczy, no pokopy były pod Ligonem. No i Beleń, tak. Strońsko. Tylko pamiętam tak, pamiętam jak tutaj były zakopane, ta stołowica była zakopana, pierzyny były zakopane i uprząż. I to wszystko, żeby to było tak zamaskowane, to na tym położyli taką kupę gałęzi. Jak tutaj przechodzili po tym moście, tam, to jak ja mówiłem ci, te wojsko no, prowadziło to ludzi. Najpierw szli cywile, potem wojsko. Cywile, wojsko na mnie. Ale to nie nosili, te pierzyny, to wszystko. No i potem to osiedlali się tam w piaskach, na tych różnych tam miejscowościach, po tych ludziach tam, po tych stodołach się osiedlali. No bo tu poligon wystraszyli ludzi, że jak tu będziesz, to zginiesz. No, no to bo tu Niemcy przecież obstrzał był duży. Przez Chojne do natarcia ruszyły oddziały niemieckiej 17 Dywizji Piechoty. Naprzeciwko stanęli żołnierze polscy 30 Pułku Piechoty pod dowództwem pułkownika Włodzimierza Szmyda. Mimo przeszkody, jaką była rzeka Warta, obrona tego odcinka była bardzo trudna. We wrześniu 1939 roku stan wody w Warcie był bardzo niski. Praktycznie można było ją przejść nie mocząc ramion. Wiła się za kolami, koryto było wąskie i usiane mieliznami. Z obu stron rzeki teren był płaski, pola, łąki i pastwiska. Jedynie korzystne z punktu widzenia wojskowego było ukształtowanie terenu w okolicy Strońska. Wzniesienie, jakie tam było, dawało dobre możliwości obronne. Podstawowym jednak problemem były zbyt małe polskie siły. Liczba żołnierzy i sprzętu była niewystarczająca do obrony tego odcinka. Przewaga Niemców była ogromna. W takim terenie polscy żołnierze prosto z marszu zaczęli budować dodatkowe umocnienia, kopać okopy, budować bunkry, niwelować teren. Poprzez rozebranie wału przeciwpowodziowego drzewa i krzaki zostały wycięte wcześniej. Nie zdążyli jednak na czas ze wszystkimi przygotowaniami. 4 września przed południem niemieckie jednostki czołowe podejmowały nieskuteczne próby sforsowania rzeki z marszu. Były one jednak otwierane skutecznym ogniem. W południe 4 września Polacy wysadzili drewniany most na Warcie. Zrobili to jednak nieudolnie i nie został on całkowicie zniszczony. W późniejszych godzinach został przez Niemców wykorzystany do przeprawy przez rzekę. Dodatkowo w ekspresowym tempie Niemcy zbudowali również most pontonowy kilkadziesiąt metrów w lewo od wygonu. Polacy bronili się dzielnie, wręcz bohatersko. W odwecie niemiecka artyleria do końca dnia i całą noc ostrzeliwała polskie stanowiska. Rwała się łączność, rosły straty w ludziach, lecz polscy żołnierze trwali na stanowiskach. W nocy Niemcy skoncentrowali ogień na wioskach Beleń, Zagórzyce i Strońsko. Pod osłoną tego ostrzału wróg opanował Beleń. Polacy kontratakowali, lecz bezskutecznie. Nie udało się im wypchnąć Niemców za rzekę. Słyszał, no to, ale on przedtem jeden mówi, że bardzo jęczał. Bardzo jęczał, wołał pomocy po niemiecku. No ale wiesz, no i potem strzał, to znaczy strzelił sobie w głowę. To potem się okazało, że tam jakieś dokumenty ma. No przekazał to chyba w Chojnym była ta komenda, to przekazał do Chojnego. Tak mi się wydaje. Tam no tak takiego. Mówił, tak. Tak. Mało tego, to oni to prawdopodobnie nie zużytkowali, tylko wyrzucili. Nikt się nie zgłosił do tego. Ta. Zmarłego. To on tutaj leży, tu gdzieś tam. To jest jakby to odsyle, bo tamta już nie na pewno, tamto też nie. To tylko tu. Jego tu nie orał, bo się bał, że jego może wyorać. Tam idzie zawodny. Ja teraz tak trochę patrzę na te kopczyki, że to, bo on wskazał dokładnie, gdzie to bije, tylko nie mógł pokazać tym czy w tym. O właśnie. A potem tu mieszkał Niemiec, prawda? Jak my się wysiedliśmy, to Niemcy tu obsadzili na tym gospodarstwie Niemca. Nie, on był tak gdzieś 2 lata, może 3, niecałe 3. I jak tu zrobili poligon i robili ten most,
no to jego tu stąd wykurzyli. Niemcy go tu. I tu zrobili magazyn, tu była bardzo dużo drewna było tu. Tu był magazyn drewna, tego sprzętu, różnych takich młotów, tego wszystkiego, to takie potrzebne. Te dźwigi takie różne, ten sprzęt. To wszystko tutaj było na podwórku. I to w tym było i w tej oborze. Tam z końca tej obory też były takie duże drzwi były. Tu stał, gdzie ta sosna, to stał czołg, działo. I tam dalej stał naprzeciwko waszych tam ziemi. Stał znowu wielka armata, taką długą lufą, żeśmy spacery robili po niej, spadali. I potem jeszcze były dwa samochody. Nazywam się Michalina Fikus. Mam 92 lata. Pamiętam od pierwszego dnia wybuchu wojny. Szliśmy do kościoła do z Okręglicy do Chojnego. Jechały samoloty od Wielunia, no kilka tych samolotów. Taki wak, patrzymy, a oni bombardują. Tak my się położyli w kartoflach. Przeczekaliśmy, aż przejadą, a oni jednak czasem rzucili te bomby. No i wróciliśmy się do domu i już nie byliśmy w kościele. No a pod wieczór przyszło do nas, do domu, dwóch żołnierzy polskich i powiedzieli, że musimy stąd wyjechać wszyscy, bo będzie tu front. No i wyjechaliśmy i także jak żeśmy dojechali od Bożewiska na most do Strójska, to tam już leżał zabity koń, to pewno już było coś. Jak żeśmy już potem dojechali do Strójska, ten front przeszedł, to było w ten sposób. Wojsko niemieckie jeszcze i polskie się tam gdzieś zjawiło. A ci ludzie, co wracali, no to był jeden tłok, a nie było można poruszyć się szybciej, tylko powoli i powoli. No ale to żeśmy przejechali, a potem no kilka wiosek, aż wieczór już nastał. Trzeba było gdzieś wejść, to żeśmy weszli do takiego gospodarstwa, a tam też już ludzi nie było. Musieli się wyprowadzić i tak kolejno wszyscy. Patrzymy, jedzie trzech żołnierzy na koniach do nas, a to już były Niemcy. Jak przyjechali, zrobili rewizję. Ale pamiętam, że mój brat miał lustereczko z rybnym śmigłem, to wyrzucił, bo już się bał. No i zrewidowali i mówią, że cechaus do domu. Wracać się, bo front już przeszedł. Wyjechaliśmy na główną drogę, a tam akurat na to miejsce, co zrewidowali wóz kurawiaków i widziałam tych zabitych kurawiaka, ojca, jego syna Jana, no i jeszcze była jakaś dziewczyna, Rojek się podobno nazywała. A najmłodszy syn kurawiaka to był poraniony, ale żył. I tak prosił, żeby go zabrać. Ale po prostu każdy się bał, bo Niemcy z nami, Niemcy i wszyscy się kręcą, nie wolno.
No ale było to szczęście, że taki starszy Wolman, on znał język niemiecki, doszedł do któregoś z tych Niemców i poprosił i zabrał tego najmłodszego kulawiaka do domu, także do szpitala i go wyleczyli i żył długo, założył rodzinę, no ale już teraz nie żyje.